Witaj, ambasadorko. W tym jakże trudnym dla nas okresie kwarantanny wychodzę Tobie naprzeciw i chcę, abyś podtrzymała, kontynuowała pielęgnację i piękny wygląd Twoich brwi. Niestety tym razem musisz to zrobić samodzielnie. W tym tutorialu chcę Ci pokazać, jak odpowiednio je regulować, aby nie naruszyć kształtu, o który dbałyśmy przez tyle miesięcy, a jednocześnie masz świetną okazję do tego, aby je zagęścić i aby Twoje brwi były jeszcze grubsze, jeszcze piękniejsze. Zapraszam Cię do oglądania. Zacznijmy od samego procesu regulacji. Na pewno do tego będziesz potrzebować małą szczoteczkę, którą niejednokrotnie ode mnie otrzymałaś po wizycie, oraz pensetę. Zapewne nie masz jej tak sterylnej, jaka jest moja, którą właśnie Ci pokazuję. Dlatego, aby zrobić higieniczną regulację brwi, będziesz na pewno potrzebować środka do dezynfekcji. Sprawdź na opakowaniu, ile czasu będziesz musiała zanurzyć pensetkę, aby preparat działał należycie. Jak to zrobić? W bardzo prosty sposób. Wystarczy, że weźmiesz jakiś taki malutki pojemniczek, słoiczek, a następnie wlejesz do niego płyn do dezynfekcji. Możesz po prostu odkręcić płyn i wlać w takiej ilości do malutkiego słoiczka. Następnie bierzesz pensetę i zanurzasz ją na określoną ilość sekund. Bardzo ważne jest również to, aby preparat, który użyjesz do dezynfekcji, miał zawartość alkoholu w przedziale pomiędzy 70 a 96%. Po takiej dezynfekcji wystarczy, że wytrzesz tą pensetę, osuszysz ją z nadmiaru płynu do dezynfekcji i jest już gotowa do użycia. Zaczniemy od procesu samej regulacji. Najważniejsza rzecz, o której musicie pamiętać, to kształt brwi. Jak on konkretnie powinien wyglądać? Powinien zaczynać się mniej więcej od środka skrzydełka nosa. Tutaj powinien być początek naszej brwi. Jeżeli chodzi o końcówkę, to w tym samym miejscu przykładasz pędzelek, szczoteczkę, obojętnie co chcesz, i starasz się nakierować ją na zewnętrzny kącik oka i przesunąć tą linię wyżej. I właśnie tutaj powinna się kończyć brew. Natomiast jeżeli chodzi o apex, najwyższa część naszej brwi, to powinna ona przechodzić, jak patrzysz się na wprost, przez zewnętrzną część naszej źrenicy i powinna występować dokładnie tutaj, gdzie moja występuje. To, co Cię proszę, to to, abyś w miarę możliwości nie naruszała głównej linii, którą wypracowałyśmy, a proszę Cię tylko o to, abyś usunęła te wszystkie zbędne włoski, które się znajdują bardzo, bardzo poniżej tej linii, bądź usuwamy monobrew. Trzymając pensetę, staramy się usunąć włoski, ale zawsze w kierunku ich rośnięcia. Moje włoski rosną w tym kierunku i właśnie w tym kierunku trzymam pensetę. Jeżeli wyrywam włoski, które są tutaj u góry, również robię to pod tym samym kątem, aby nie uszkodzić cebulki włosa. Dlaczego to mówię? Dlaczego to jest tak bardzo istotne? Ponieważ jeżeli byśmy wyrwały na przykład ten włosek w tą stronę, to jest duże prawdopodobieństwo, że go uszkodzimy i nigdy więcej już tam żaden włosek nie wyrośnie. Dlatego weźcie sobie moje porady do serca i róbcie to w następujący sposób. Od dołu zawsze usuwamy włoski w tą stronę. Od góry również ciągniemy pensetkę ku skroni. Natomiast jeżeli chodzi o sam środek, zawsze to robimy ku górze. Sprawdź, czy nie jest Ci wygodniej usiąść, oprzeć sobie ręce na blacie i dopiero wtedy zająć się regulacją brwi. Wtedy masz większą kontrolę nad tym, gdzie idzie Twoja ręka i które włoski wyrywa. I teraz Wam pokażę z bliska, jak to konkretnie robię. Przeczesujemy sobie je ku górze, aby żaden włosek nam się tutaj nie zapodział. Następnie biorę pensetę i zaczynam regulację. Wyrywam wszystkie włoski, które widzę i wiem, że nie należą albo nie powinny należeć do mojej brwi. Robię to takimi ruchami troszeczkę
takiej formie zigzaga na mojej skórze. Im bliżej końcówki, im bliżej zewnętrznej części naszej brwi, tym bardziej uważamy, aby nie naruszyć ciągłości linii, która jest tworzona. Najlepiej jest zacząć od tych włosków, które są na samym dole, które wiemy, że na pewno, ale to na pewno nie będą należeć do kontynuacji naszej brwi. I te włoski wyrywamy raz przy razie. Można sobie tak miziać troszeczkę pęsetką po naszej skórze. Wtedy łapiemy najlepiej wszystkie zbędne włoski, nawet te białe, które wstępnie nie widzimy. I zbliżamy się do naszej brwi. Jak widzicie, już te ruchy nie są takie śmiałe, jakie były jeszcze przed chwilą. Od czasu do czasu warto jest sobie oczyścić pęsetkę i robię to w następujący sposób. Po prostu biorę ją pomiędzy szczoteczkę i wtedy mam pęsetkę czystą, także każdy włos, który teraz złapię, będzie złapany, a nie zostanie cały czas w skórze. Ok, wstępnie bym tak zostawiła. Dlaczego? Wasza brew nie ma być perfekcyjna. Zostawcie to mnie, zostawmy to po kwarantannie, aby znowu je wyprowadzić do perfekcji. Na chwilę obecną zróbcie swoją linię brwi tak, aby wyglądała dość czysto, ale nie perfekcyjnie. Dlaczego? Bo czasami możecie się pozbyć zbyt wielu włosków. Tego absolutnie nie chcemy. Obrócę sobie pęsetę tak, aby tworzyć tutaj tą taką linię razem z moją brwią. Wtedy jest nam łatwiej zachować czystość i staranność. Ok, wydaje mi się, że pierwsza brew za mną. I teraz przechodzimy do drugiej brwi. Szczoteczka, przeczesz sobie tą brew, teraz możesz ją troszeczkę do dołu i usunąć zbędne włoski. Ok, chyba to mamy. Jeszcze raz sobie przeczeszę, wszystko sprawdzę. Regulację mamy gotową. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że dasz radę dostosować się do wskazówek, które Ci przekazałam. I już nie mogę się doczekać naszego kolejnego spotkania, gdzie zobaczę te pełne, piękne i grube brwi, jakie udało Wam się wyhodować przez ten okres kwarantanny. Trzymam mocno kciuki, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.